Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. To jest kura. I to też jest kura. Tylko że ta kura to niewinne zwierzę. A ta kura to jest bestia. 530 koni mocy w Skodzie Superb. To jest tegoroczny mistrz Polski w całym sezonie Grand Prix Polski. I tym samochodem dziś będę jeździł i zaskakiwał pasażerów na Uberze w Warszawie. Oglądajcie. Ładnie samochód wygląda. Ładnie? No to. Z przodu jest więcej miejsca jakby co? Pewnie. Spoko. Ale samochód nietypowy, powiem panu. Skoda nietypowa na Uberze? No tak zrobiony, chyba się nie znam na samochodach. A, to po bokach? No. To wklepali mi numer taki identyfikacyjny taksówkarza. Wie pani, nowy w branży jestem, to... Zawsze tam mi tam podjeżdża, to zawsze z tamtej strony tak stałam. Tam. Źle podjechałem? Nie, wszystko okej. Przepraszam. Nie, wszystko okej, tylko tak zawsze stoję tutaj, bo albo stoję, albo z tej. Jasne. Dzień dobry, zapraszam. Ale ja czekam na Ubera. Ja jestem pani kierowcą, zapraszam, zmarznie pani. Z przodu jest więcej miejsca. W porządku. Tutaj jest więcej miejsca. Ja pięknie. Oj, oj. O, alkanterka. Podoba się? Podoba, strasznie. Fajny. Fajny. Kolorek taki naprawdę fajny. Idzie z daleka rozpoznać. Tak? No. Co ciekawe też, oprócz tego, że można to auto rozpoznać wizualnie. Ja pierdolę! No jednak ma tąpnięcie i to nieziemskie. No naprawdę, kozak. Kobiety to są takie trochę sroki. Jak widzą, coś, że coś się świeci z oddali, to... Samochód? Tak. I samochód, biżuteria. Kurde. Jakieś fajne ciuchy, buce. Następnym razem przyjadę innym. Robert, jestem. Zuzia. Otwieramy panoramę? No pewnie, możemy. Tak? Z chęcią, no. Nie za zimno? O, no trudno. Jak będzie za zimno, to daj znać. Zaryzykuję. Uuu, mi już jest zimno. A to ja mam krótki rękawek w tym duecie. Teraz to zajebał dobrze. Tylko że wiesz co, on cały czas mieli wszystkimi czterema kołami, bo opony mam drogowe, zwykłe, nie są to sliki. Nie ma chwilowo kursów, więc szybko zajechałem na obiadek do domu, ale korzystając z chwil przerwy chcę wam powiedzieć coś bardzo istotnego, coś co każdy z was wykorzysta. W zeszłym roku wiele razy polecałem wam firmę Helpfind, od której możecie otrzymać dopłaty do odszkodowania. Łącznie zgłosiliście do Helpfind szkody zaniżone o niemal 700 tysięcy złotych. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, Helpfind to firma, która bezpłatnie sprawdzi twoje odszkodowanie i dopłaci kasę, jeżeli znajdzie zaniżenie. Tak, wiem, brzmi to zbyt pięknie, ale ja sprawdziłem to na własnej skórze i dostałem ponad 3,5 tysiąca dopłaty do szkody na swoim prywatnym aucie. Wysłaliście mi masę wiadomości na Insta, że też otrzymaliście kasę od Helpfind nawet 2 dni od wysłania zgłoszenia. Naprawdę, naprawdę cieszę się, że mogłem pomóc tak wielu z was. Jeżeli ty miałeś szkody w ciągu ostatnich 3 lat, jeszcze nic z nią nie zrobiłeś, zweryfikuj, czy ubezpieczyciel zaniżył twoje odszkodowanie. Kliknij link pod filmem i uzupełnij bardzo prosty formularz i sprawdź, ile ty kasy możesz dostać. I pamiętaj, to nic nie kosztuje, a możesz tylko i wyłącznie zyskać. O Boże, idę spać dalej. A teraz pani idzie do pracy pewnie? Nie, to domu idę. A, to tu pani w pracy pewnie. Też nie. Ma pani 2 domy, ja pierdzielę. Szuka pani męża? Nie, nie szuka męża. Zapomnij zabrać ją, chyba że ubezpieczenia nie miała, tak? Ale mi się wydaje, że ci Ukraińcy, którzy tu przyjeżdżają, to muszą być... Może ja bym nie chciała tak szybko jechać. Przepraszam, omsknęła mi się noga. A poza tym trochę tak temat chciałem zmienić. Wszystko w porządku? Nie, no wszystko dobrze. A jak zdrowie u pani? Nie, bardzo dobre, dziękuję. Czyli lepiej nie przyspieszać? Czy ma pani predyspozycję do tego, żeby być pasażerem osoby, która szybko jeździ? Ja jeździłam bardzo szybko, jeszcze nie takim samochodem, więc... A to Skoda, tak na Ubera. Ja się nie znam na tym, nie to zwykła Skoda. Tak, więc mój znajomy jak mnie przewiózł, to w takim kawałku, że... Dobrze obudziła, dobrze, wspaniale. Nie, jest pani żywa? Tak. Wszystko w porządku? Super. To Fiona. Lubisz szybką jazdę? A wiesz co, teraz zastanawiam się, czy nie lepiej by było, gdybym pojechała autobusem. Serio? Serio? Nie no, podobało mi się.
Możemy jeszcze raz. Niby zwykła Skoda, nie? Tak mogłoby się wydawać, co? 123 konie. Może teraz 124, bo dolałem 9,8. Panie lubią szybką jazdę czy wolną jazdę? Można szybko. Tak? To co, jeszcze raz? Jak jest? Super. Co robisz poza jeżdżeniem taksówką? Ja w ogóle nie jeżdżę taksówką. Ani Uberem, ani tam aplikacjami. To jest wyjątek, można powiedzieć. Raz na miesiąc pojeżdżę. Jest, już myślałem, że powinienem uciekać. W sumie. Handlujesz organami. No, to co jest w bagażniku, lepiej tam nie zaglądaj. Nie, ja jestem blacharą tylko wtedy, kiedy się drzwi podnoszą do góry. Powiedz stop, kiedy odpuścisz pedał? Dobra. Kiedy? No dobra, stop. Jest uśmiech na twarzy, chyba będzie 5 gwiazdek. Sympatyczny kierowca, no to już w ogóle. Obym tylko trafiła tam, gdzie miałam w jednym kawałku. To jeszcze do tego wszystkiego byłoby super. Bez żadnego problemu. Liczę na to. Ale z tym miłym kierowcą, to teraz, kurczę, ego podrosło. Ale ja wiem. Widzę bardzo, też, że uśmiech się od razu też bardzo pojawił tutaj tak, z drugiej bardzo strony. Bardzo miło, dziękuję. Doceniam. A to chyba dlatego ten komplement, bo pasażerom też można wystawiać gwiazdki. Sprawdzamy hamulce? Możemy, oj. Wszystko w porządku? Działają. Najważniejsze. Nie odpiały się jeszcze. Nie. Lubi pani szybką jazdę, pani mówi. No czasu do czasu. Jak jest dobry kierowca, trzeba zaznaczyć, tak? Ach, czyli rozumiem, mam zielone światło od pani do zapierdzielania. No ja jechałam, no fakt, że z moim znajomym jechałam. Z wesela jechaliśmy. No fakt, że ja jeszcze byłam troszeczkę 0,3 miałam. No tam jest, już nie miał prawie, bo sprawdzaliśmy zawsze, jak wracaliśmy. Ja teraz mam 1,3, proszę pani, więc to 0,3 to żaden problem dla mnie. Jechaliśmy trasą. No tam na tej trasie wolno jechać szybko, ale ja tak grzecznie siedziałam. Ja nawet nie widziałam, ile on jedzie, on 180 jechał. A ja tak, słuchaj, czy ty możesz trochę wolniej jechać? Ile on jechał? 180. Ja pierdzielę, no, ja to zabić się można. No ja to nie wiem, ja byłam trochę w alkoholu jeszcze, więc ja to trochę coś czułam, że coś tam za szybko, ale dobra, jak on mówi, że nie, to nie, a bój mi się, że ty słuchaj, no teraz to ci powiem, no. Bo tak, już na spokojnie. Już, wszystko jest dobrze, no faktycznie, chciałam wypróbować te koła, czy wszystko dobrze z tymi kołami jest. A nie, no to tak. Ja to takie, już taki strach miałam, aż to mi powiedział, mu słuchaj, jak te koło nam tak gdzieś, nie wiem, pękło nam gdzieś na trasie, byśmy szybko jechali, ja mam. Daj święty spokój mi. Dzień jak co dzień. Nie, ja się boję. Niech się pani nie boi. Ja już się nie boję, może pan tak jeździć. A co sprawiło, że jeszcze się pani nie boi? Zdążyłam, żeby się humor poprawić. Ma pani zły humor? To jestem najlepszym poprawiaczem humoru. Spokojnie, 310 myślę, że nawet. Żółte światło zdążymy? Oj! Dobry hamulec to jest ważniejsze niż pedał gazu. Nawet ważniejsze niż ładna dziewczyna u boku w samochodzie. O tak, to na pewno. Nie widzę miny przez tą maseczkę. Nie, jest nieźle. Wydaje mi się, że jest... Nie, no super. Jak jest uśmiech, to jest zajebiście. Jakby coś było nie tak, to proszę od razu mówić. Tam, nie wiem, gdyby pani się źle poczuła. Nie. Turbulencje. Coś w tym desy. Jako kapitan na pokładzie muszę taką formułkę odwalić, oczywiście. Ale perfum nie muszę kupić u pana. A to by było dobre. Tutaj otwieram barek no, i... Pan.
co pani teraz sobie życzy? Jack Daniels, żubrówka i sofica orzechówka. A jak się siedzi wygodnie? Wszystko w porządku? Grzeje. No, nie no. W taką pogodę to akurat ważne. Komfort pasażera jest dla mnie najważniejszy. Jeżeli dobrze się czujesz, no to... W porządku. To idealnie. Walka o 5 gwiazdek dobrze ci idzie. Muszę ci to przyznać, naprawdę. Bardzo dobrze, serdecznie pozdrawiam Bucza i High Five. Do zobaczenia. Cześć, 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 miło było poznać. Było spoko. Dzięki. Ja dziękuję. Już się nie można rozpędzić, niestety. Jak nie? Ale to już. Spoko, mamy hamulce. Całkiem dobre. Było fajnie? Super. Przybijemy sobie żółwika? Naprawdę, mam... Dzień będzie inny. Będzie, pani magister, która jeździ z wariatem. Dobra, to miłego. Zrobimy sobie jeszcze fotę na Insta? Z taką pasażerką. No, piękni jesteśmy. Ja myślałam tak całe swoje życie. Cześć, do widzenia. Jakie to było słodkie. Ja bym tak chciała przez całe swoje życie. Skoda już umyta, perfekcyjnie czysta. Po całym dniu ciężkiej charuby, bo ona też się bardzo zmęczyła na pewno. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Świetny materiał, pełen emocji. Dużo flirtu i podrywu jak zawsze. No i przede wszystkim niesamowitych, świetnych pasażerów. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli już subskrybujecie, to chwała wam, bo to tylko wy zyskaliście. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Instagram Buczo, jak zawsze, zachęcam do obserwowania, bo tam wiele świetnych zdjęć z autami. I z pasażerkami, chciałem powiedzieć pasażerami, ale raczej płeć żeńska tam dominuje. Bardzo dziękuję za oglądanie jeszcze raz i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć, strzała!